Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzisiaj nasze spotkanie będzie miało nieco inny charakter niż zwykle, dlatego że gościmy pana Marka Kosowskiego, który w trudnych latach energetycznej transformacji był między innymi szefem PGNiG, a więc firmy, która dzisiaj jest w centrum uwagi i znajduje się na czołówkach wszystkich mediach. I chcielibyśmy z panem Markiem porozmawiać o zarówno tamtej sytuacji, jak i tej obecnej, dlatego że mamy uruchomiony, właściwie mam nadzieję, że uruchomiony nowy rurociąg Baltic Pipe. Mamy zagrożenia dotyczące przesyłu gazu do naszych gospodarstw, do naszego przemysłu. Tematów jest bardzo wiele. Dziękuję panie Marku, że pan przyjął nasze zaproszenie. Ja dziękuję za zaproszenie, panie premierze. No ale przez moment dosłownie powiem państwu, jak zwykle, co się działo w Parlamencie Europejskim w ciągu tego tygodnia. Skoncentruję się tylko na jednej kwestii, mianowicie moja grupa polityczna demokratów i socjalistów spotkała się z sekretarzem generalnym NATO, panem Jensem Stoltenbergiem, i to było bardzo interesujące spotkanie, bo nasz gość mówił o priorytetach NATO, o tym, co się może dziać w niedalekiej przyszłości, oczywiście głównie w kontekście wojny na Ukrainie. Z tego, co warto podkreślić, to to, że Stoltenberg powiedział, że NATO ma dwa główne zadania. Po pierwsze, nie dopuścić do rozprzestrzenienia się, czyli do eskalacji wojny na Ukrainie, tak żeby ona z Ukrainy wylała się do Europy czy do innych części świata, i po drugie, żeby bezustannie wspierać Ukrainę w znaczeniu pomocy, przede wszystkim uzbrojenia, i to nowych rodzajów tej broni, ale także i finansowej. Zgodnie z tezą, którą podkreślał nasz gość, że im Ukraina będzie miała bardziej ofensywną postawę i ofensywną pozycję na polach walk, no to tym mniej należy się liczyć z możliwością eskalacji tych tragicznych wydarzeń. Wspominał, że prędzej czy później dojdzie do negocjacji, bo każda wojna kończy się rokowaniami, ale biorąc pod uwagę determinację Putina i Rosjan, to te rokowania mogą mieć miejsce wtedy, kiedy Rosjanie będą tak osłabieni na polu militarnym, że nie będą mieli innego wyjścia, jak usiąść do stołu rokowań. No i w tym oczywiście kontekście były pytania na temat możliwości użycia przez Putina taktycznej broni atomowej. Z naszym pewnym zdumieniem spotkały się stwierdzenia sekretarza generalnego, że nie można wykluczyć tego rodzaju działań i że NATO i Stany Zjednoczone bardzo poważnie podchodzą do tego niebezpieczeństwa. Mówię z zaskoczeniem, bo u nas w Polsce zwykle to się lekceważy, że nie, to przecież się nie może zdarzyć, i tak dalej, i tak dalej. Uzyskaliśmy informację, że Rosjanie mają trochę więcej niż 1000 gotowych głowic nuklearnych o niewielkiej mocy. Niewielkiej to jest oczywiście pewien synonim, dlatego że każda z nich ma moc mniej więcej takiej bomby, którą rzucono na Nagasaki. I że one są montowane w różny sposób. To mogą być bomby lotnicze rzucane przez samoloty, to mogą być pociski artyleryjskie wystrzeliwane z dział dalekiego zasięgu. To wreszcie mogą być rakiety, ale nie te rakiety balistyczne, tylko te, które mają stosunkowo mniejszy zasięg.
Stoltenberg powiedział, że gdyby tak się stało, gdyby broń atomowa została użyta, no to ten konflikt wejdzie w zupełnie inną skalę i będzie miał zupełnie inny charakter i że wszystkie informacje dotyczące możliwej reakcji Zachodu Putinowi zostały przekazane, więc on nie może być zaskoczony, gdyby takie działanie zostało podjęte, no ale wszyscy mają nadzieję, że tak daleko się nie posunie. Usłyszeliśmy, że składy tej broni, a najbliższy skład Ukrainy jest mniej więcej 50 km od granicy rosyjsko-ukraińskiej, a więc bardzo niedaleko, że te składy są monitorowane przez całą dobę przez satelity i że nie zaobserwowano tam żadnego ruchu, który by wskazywał na to, że broń jest przygotowywana, ale oczywiście to wszystko się może zmienić. Więc możemy na ten temat porozmawiać, ale ja bym chciał przede wszystkim zwrócić Państwa uwagę na naszego gościa, który posiada unikalną wiedzę, bardzo głęboką, o problemach energetycznych, kryzysie energetycznym i sposobach i jego zapobieżania. Więc teraz już jesteśmy do Państwa dyspozycji. Tutaj nasz kolega będzie czytał pytania, a my będziemy odpowiadać. Pytanie do pana prezesa Kosowskiego. Pan Kamil, czy Baltic Pipe zapewni nam ciepłą i niedrogą zimę? Tak, to jest kwestia, która ma znaczenie absolutnie istotne dla naszego społeczeństwa. Mamy w tej chwili sytuację taką, że w dniu dzisiejszym Baltic Pipe miał ruszyć, no i zakładam, że tak się stało. Nie ma żadnej informacji, która by wskazywała, że pierwsze ilości gazu na przykład nie popłynęły, więc zakładam, że zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu, operatora systemu przesyłowego i PGNiG, te ilości gazu, które miały być przesłane, zostały przesłane do kraju. Natomiast musimy pamiętać o jednym, że do końca tego roku te ilości gazu, które będą transferowane przez Baltic Pipe, to będą relatywnie nieduże ilości gazu. Więc jak wygląda ten bilans obecny, czyli nasze własne wydobycie, bo to jest jedno źródło, które posiadamy, pozyskania gazu i to wydobycie oczywiście cały czas jest realizowane. Gaz, który został zmagazynowany w magazynach gazu ziemnego, w których posiada PGNiG, posiada zasoby gazu, no plus ten gaz w Baltic Pipe, czy one zapewnią rzeczywiście nam może nie bardzo ciepłą, ale przynajmniej ciepłą zimę, to praktycznie zobaczymy. No w tej chwili zapowiedzi, które były przekazywane i przedstawicieli PGNiG i rządu, wynika, że tego gazu powinno nam wystarczyć. Ale musimy pamiętać o tym, że Baltic Pipe jest jeszcze w pewnym sensie dalej budowany, bo ten gaz, który będzie przesyłany przez Baltic Pipe, to jest gaz duński z zasobów Danii. Natomiast gaz z szelfu norweskiego no, będzie przesyłany praktycznie do Polski dopiero w przyszłym roku. Tam jeszcze trwają pewne prace i dopiero po zakończeniu tych prac i takim stuprocentowym skompletowaniu i zamknięciu całej tej strony technicznej tego gazociągu można będzie odpowiedzieć na 100%, że rzeczywiście ten gaz pomoże nam, żeby ten ciąg dalszy od stycznia zimy był bezpieczny. Pytanie do pana premiera Millera. Pani Asia, obecny rząd szuka winnych. Jak pana zdaniem powinna wyglądać odpowiedzialna polityka energetyczna? No w dużej części pan Marek już do tego nawiązał, ale odpowiedzialna polityka energetyczna w obecnej dobie musi polegać na tym, żeby dywersyfikować zarówno i kierunki pozyskiwania różnych gatunków energii, rozwijać własne
i przechodzić na nowe, mam na myśli zwłaszcza te tak zwane odnawialne źródła energii. Z tego punktu widzenia zresztą Polska jest bardzo zapóźniona. Przez wiele lat z nieznanych nam przyczyn torpedowano i ograniczano możliwości rozwoju energetyki wiatrowej, która daje bardzo duże możliwości, oczywiście pod warunkiem odpowiedniej ilości masztów, urządzeń przekaźnikowych i formalnych zgód, aby ta gałąź gospodarki mogła się rozwijać. Więc po pierwsze te kwestie, no a po drugie jasna odpowiedzialność za podejmowane działania, czy właściwie za zaniechania działań. No gdybyśmy dzisiaj zadali pytania o odpowiedzialność tych polityków, którzy przez całe lata nic nie zrobili, a nawet torpedowali rozwój energetyki wiatrowej, to pewnie mielibyśmy trudności z uzyskaniem konkretnego nazwiska. Ja pamiętam jeszcze, kiedy byłem z posłem do polskiego Sejmu, taką dyskusję na ten temat, kiedy po raz pierwszy PiS wystąpił z inicjatywą ograniczenia możliwości rozwoju tego rodzaju energetyki, jak znana posłanka PiS-u opowiadała, że trzeba ograniczać liczbę masztów, bo tam, gdzie się maszty pojawiają, to krowy przestają dawać mleko. I opowiadała to bez cienia ironii. Mówiła to zupełnie poważnie. Więc podstawowym problemem w tej chwili to jest to, że stracono masę czasu, w tym również stracono masę czasu pieniędzy, masę pieniędzy z Unii Europejskiej na rozwój energetyki odnawialnej, a dwa, trudno ustalić, komu premier rządu powielał te, czy przekazywał te zadania, bo karuzela się w rządzie kręci i co chwila ktoś inny zajmuje się tą problematyką. Pan Antoni, do pana prezesa Kostowskiego. Czy kiedy był pan prezesem PGNiG, nie można było już wtedy zacząć uniezależniania się od rosyjskiego gazu? Myśmy wtedy bardzo poważnie myśleli o tym, żeby kontrakt, który został podpisany w 2001 roku we wrześniu, no tuż przed wyborami, jeszcze za czasów rządu pana profesora Buzka, i zastanawialiśmy się bardzo poważnie nad tym, jak ten kontrakt można byłoby realizować. Kontrakt norweski. Kontrakt norweski, tak zwany duży kontrakt norweski, w sytuacji, kiedy PGNiG było no, praktycznie bankrutem, bo w 2001 roku, w momencie, kiedy nastał po wyborach rząd pod kierownictwem pana premiera Millera, to PGNiG był właściwie bankrutem. Miał bardzo poważne kłopoty finansowe i trzeba było w ogóle tą firmę jakby odbudować. Niemniej jednak zastanawialiśmy się, jak ten kontrakt zrealizować, tyle tylko, że on zależał, no właściwie w 100% można powiedzieć, od stanowiska Norwegii. Dlatego, że w tym kontrakcie był zapis mówiący o tym, że strona norweska ma rok na zdecydowanie, czy będziemy budować gazociąg, który będzie łączył Polskę z szelfem norweskim. Warunkiem było zakontraktowanie jeszcze dodatkowych ilości gazu, który miał być sprzedany w Szwecji i która to ilość gazu plus gaz, który byłby sprzedawany do Polski, dałby opłacalność ekonomiczną całemu temu projektowi. No niestety Norwedzy po tym rocznym okresie poprosili jeszcze o przedłużenie tego i po dwóch latach powiedzieli, że oni nie są zainteresowani budowaniem gazociągu i że mogą owszem nam gaz sprzedawać, ale tak naprawdę to byłby gaz, który pobieralibyśmy z gazociągu jamalskiego, czyli gaz rosyjski. Gaz, który Norwedzy by sprzedawali, oni by dostarczali na kontynent.
No i różnica polegałaby na tym, że my byśmy brali jakby dwojakiego rodzaju gaz rosyjski z gazociągu jamalskiego. Jeden by kosztował, no powiedzmy, 100 jednostek, a drugi kosztowałby 100, gdzieś 135-140. To byłby ten gaz rosyjski. Czyli nie mielibyśmy efektu dywersyfikacji, a musielibyśmy płacić za gaz o 30-40% więcej. Bo nie mieliśmy wtedy możliwości otrzymania gazu od strony niemieckiej, od strony rynku europejskiego. Także no, ani Norwedzy, ani my w rezultacie nie byliśmy zainteresowani w tym czasie jeszcze, żeby tę sprawę sfinalizować. Ona toczyła się dalej i w rezultacie doszło do debiutu giełdowego PGNiG po uzdrowieniu firmy. W ramach tego wprowadzenia na giełdę uzyskaliśmy przychody jako firma na poziomie około 3 miliardów, za które to pieniądze w debiucie giełdowym PGNiG później kupił udziały w platformach wydobywających gaz na Morzu Norweskim. I można powiedzieć, że w pewnym sensie ten gaz, który w tej chwili będzie tłoczony przez Baltic Pipe, to jest wydobywany w oparciu o te koncesje, które kupione zostały za te akcje ulokowane na giełdzie po prywatyzacji PGNiG-u. Także pewne działania zostały wykonane, natomiast takich działań, które byłyby dobre dla Polski, no nie mogliśmy wykonać, bo partner po prostu nie był zainteresowany. Pan Andrzej, do pana prezesa Kosowskiego. Czy da się zabezpieczyć Baltic Pipe, by uniknąć kolejnych wybuchów i zniszczeń? No to jest strasznie trudne, bo proszę wyobrazić sobie, że ten gazociąg ma 900 kilometrów, z czego znacząca część no, będzie pod wodą, znaczy jest pod wodą, bo tak on został zbudowany. Więc trudno uniknąć potencjalnych aktów sabotażu i zniszczenia. No byłoby to niezwykle trudne. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, że Baltic Pipe jest w podobnej sytuacji jak tysiące kilometrów gazociągów na przykład w Morzu Północnym czy innych gazociągów, które są na południu Europy z kolei. Ta sieć infrastrukturalna, podobnie zresztą jak sieć, która związana jest z elektroenergetyką, czyli transmisją energii elektrycznej, jest niezwykle wrażliwa. I uchronienie się w 100% przed takimi aktami zniszczenia no jest niezwykle trudne. Będą na pewno starania, żeby tak się stało, ale one będą... No będą trudne, nie będą dawały na pewno 100% gwarancji, że nic się nie stanie. Nawiasem mówiąc, jeśli mogę coś dodać, w pewnym sensie to, co się stało z Nord Stream 1 i Nord Stream 2, otwiera nową epokę, tak jak 11 września 2001 roku uderzenia samolotów z pasażerami otworzyły nową epokę w historii walki z terroryzmem. Otóż do tej pory nie wydawało się, żeby ktokolwiek chciał wysadzać rurociągi z gazem, które są usytuowane na dnach mórz i oceanów, a przecież jest ich mnóstwo. Mnóstwo. No a tymczasem okazuje się, że jest to możliwe. Można to zrobić i jak na razie trudno wskazać ślady prowadzące do sprawców. Oczywiście stuprocentowe, bo poszlaki istnieją, to jasne, ale nie ma takich miażdżących dowodów. Także myślę, że rozpocznie się technologiczny wyścig, kto będzie mógł zabezpieczyć takie rurociągi urządzeniami z większą gwarancją, że w przyszłości nie będzie można tego zrobić. Ale myślę, że w środowiskach
światowego terroryzmu nagle się okazało, że jest nowy obszar, który można brać pod uwagę przy ewentualnych jakichś zamachach na dużą skalę. Jeszcze też refleksja, może taka króciutko, trzy zdania. Otóż te zdarzenia związane z tymi gazociągami, jak również pewne zdarzenia, które miały miejsce też, jeżeli chodzi o systemy energetyczne, związane z przesyłaniem energii elektrycznej, pokazują, że ten kierunek, w jakim zmierza świat, jest słuszny absolutnie, czyli odnawialne źródła energii, rozproszone źródła energii i emisja energii, znaczy wytwarzanie energii możliwie najbliżej odbiorcy. Czyli eliminujemy wtedy te łańcuchy, no, 1000-kilometrowe, bo ta energia powstaje bardzo blisko i źródła są rozproszone. I wtedy praktycznie żaden terrorysta, żaden wróg nie jest w stanie unieruchomić państwa całego, prawda? Bo te źródła energii są tak rozproszone, że no nie ma możliwości takiej, żeby je wszystkie zniszczyć. Natomiast wielkie gazociągi, wielkie linie energetyczne, ogromne elektrownie, no są stosunkowo łatwym celem dla wrogich armii czy dla terrorystów. Pan Marcin do pana premiera Millera. Morawiecki kłamał, mówiąc, że węgla nie zabraknie. Dlaczego to Dworczyk, a nie on sam został zdymisjonowany? No oczywiście, że główną odpowiedzialność powinien ponosić premier. Natomiast jeżeli chodzi o Dworczyk, po pierwsze, jego pogrążają maile, które od dłuższego już czasu możemy czytać. I z tych maili wysnuwa się przerażający stan państwa i przerażający poziom kadr, które naszym państwem rządzą. Jak jeszcze do niedawna rząd się, czy PiS się bronił w ten oto sposób, że te maile są nieprawdziwe. One są wynikiem jakichś manipulacji ze strony Rosjan i że nie ma co do nich przywiązywać wagi, bo przecież to wszystko jest nieprawda i tak dalej, i tak dalej. Potem zaczęła się ta narracja kruszyć. Okazywało się, że jedne maile mogą być prawdziwe, a drugie nie mogą być prawdziwe. No a dymisja Dworczyka jest dowodem na to, że wszystko jest prawdziwe. Zresztą od początku było to jasne, że te maile są prawdziwe. Oddają prawdziwą sytuację w kołach rządowych. Więc pewnie uznano, że w kontekście nowej produkcji, znaczy nowych maili, które będą ujawniane, że nie ma co upierać się przy Dworczyku. Ale jest i drugi powód, jak sądzę. Mianowicie Dworczyk to prawa ręka premiera Morawieckiego. A w ścisłym kierownictwie PiSu i rządu trwa zażarta walka o wpływy i o przyszłego premiera, bo myślę, że czasy Morawieckiego są już bardzo jasno i wpływy Morawieckiego ograniczone. Więc skoro nie można na tym etapie usunąć premiera, no to można usunąć jego prawą rękę. No jeszcze jest trzeci element, mianowicie cała ta sytuacja przypomina taki stary obrazek, jak to na saniach siedzi grupa podróżnych, a wilki z tyłu wygłodzone i groźne gonią te sanie. No i następuje decyzja, kogo tu pierwszego zepchnąć. No i właśnie taka decyzja nastąpiła i po to, żeby wilki nie dopadły głównego woźnicy z Żoliborza, żeby to powiedzieć jasno. Więc z wielu różnych powodów ta decyzja nastąpiła i z wielu różnych powodów główny asystent, główny pomocnik premiera utracił stanowisko.
Pan Lucjan do pana prezesa Kosowskiego. Co dalej z Baltic Pipe? Teraz rząd PiS musi dogadywać się, by gazociąg ten przesyłał tyle gazu, ile możemy maksymalnie odebrać. Tu nie pomogą obietnice, ale konieczny jest dialog z Norwegią. Tak, tak, no konieczny jest dialog z Norwegią i nie tylko z Norwegią, bo ja bym powiedział, że również powinniśmy zupełnie inaczej rozmawiać z naszymi partnerami w Unii Europejskiej, dlatego że do tego gazociągu, do którego, mówiąc kolokwialnie, doczepiony jest Baltic Pipe, czyli Europipe 2, który posiada zdolności przesyłowe, proszę Państwa, na poziomie około 24 miliardów metrów sześciennych gazu, do tego gazociągu norweskiego, który kończy się na rynku niemieckim, na wybrzeżu niemieckim, no jest kolejka. W tej chwili w związku z tym, że właściwie i przez gazociąg jamalski, no przez Nord Stream 1, Nord Stream 2, no z powodów znanych, ale również i wcześniej nie płynął gaz i nie był odbierany przez kontrahentów europejskich, to do tego gazociągu jest w tej chwili no gigantyczna kolejka i handlowcy z Holandii, z Niemiec, z Francji, no wszyscy z Belgii chcą po prostu dokonać tych zakupów. Także z jednej strony my musimy rozmawiać z Norwegami, musimy rozmawiać z Duńczykami. Duńczycy uruchamiają swoje zasoby, które były jakby odłożone na później i w tej chwili te złoża będą uaktywnione, ale musimy również szukać przyjaciół, bo w tej chwili to jakby nie dbamy o to, czy my mamy przyjaciół, czy nie mamy przyjaciół w Unii Europejskiej. Musimy budować te sojusze i musimy po prostu rozmawiać z państwami Unii Europejskiej, z Komisją Europejską w taki sposób, żeby zadbać o interesy Polek i Polaków, prawda? Żebyśmy rzeczywiście ten gaz tym gazociągiem mogli mieć w kraju i to w takich ilościach, które będą dla nas wystarczające. Pan Marek do pana premiera Millera. Tematem numer jeden są ceny energii. Narzucanie wysokich cen ma chwilami cechy zmowy spółek energetycznych. Państwo jakoś słabo reaguje. Może dlatego, że jest to rządowi na rękę. Każdy grosz wydarty z naszych kieszeni jest ważny, choćby w kontekście wstrzymanych wypłat z Unii Europejskiej. Czy to jest tylko domysł gnębionych konsumentów, czy coś jest na rzeczy? Myślę, że coś jest na rzeczy. I jeśli pan Marek wspominał o koniecznym dialogu z Unią Europejską, to dzisiaj ten dialog wygląda tak, że Polska płaci już miliard złotych kar w wyniku decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i innych decyzji. Płacimy kary, a proszę Państwa, inne kraje korzystają już obficie z krajowych planów odbudowych. Hiszpania, Włochy, Austria. Za te pieniądze, które tam już poszły, a poszło już ponad 100 miliardów euro, rozwijają się sieci przedszkoli, żłobków dla dzieci, i poprawia się edukacja, kupuje się sprzęt dla dzieci typu laptopy, komputery. Stawia się woltaikę na prywatnych posesjach i robi się dziesiątki innych pożytecznych rzeczy, których w Polsce nie można zrobić, dlatego że nie mamy tych pieniędzy. To jest coś potwornego i mam nadzieję, że ludzie, którzy doprowadzili do takiej sytuacji, kiedyś w przyszłości poniosą surowe konsekwencje. Natomiast no, jeśli chodzi o stosunek czy relacje też między Polską a Unią Europejską i te inne kwestie, no to wszystko wygląda fatalnie i proszę Państwa, nie ma innej możliwości jak tylko zmiana w nadchodzących wyborach, no bo wtedy można to wszystko naprawić.
Pan Zbigniew do pana prezesa Kosowskiego. Czy jest zamiar przejęcia PGNiG przez Orlen za 1/6 wartości spółki gazowej? A czy zamiar? No nie zamiar, bo to już jest realizowane, także już odbyło się walne zgromadzenie Orlenu, które to podjęło, że tak powiem, stosowne uchwały. Teraz w październiku ma się odbyć walne zgromadzenie PGNiG, gdzie właściwie ten od strony jakby prawnej, tej takiej, nie wiem, no i giełdowej w jakimś sensie, ten proces ma być domykany. Ustalono również parytet między akcjami i tam zdaje się jest w tej chwili parytet na poziomie 0,09. Będzie w relacji między akcjami PGNiG a Orlenu, czyli to jest tak w ogromnym uproszczeniu, proszę, żebyście Państwo nie łapali mnie przypadkiem później w myśleniu o tej sprawie, ale to jest tak jak jedna akcja do PGNiG, przepraszam, 6 akcji PGNiG do jednej akcji Orlenu chyba, mniej więcej to w takiej proporcji może być. To się zmienia oczywiście, tym bardziej, że jak Państwo wiecie i macie możliwość zresztą to sprawdzić, że ostatnie, że tak powiem, enuncjacje pana premiera Sasina doprowadziły do prawie że załamania polskiej giełdy, prawda? Więc te proporcje mogą ulegać zmianie. I to jest w ogóle tak w komentarzu jeszcze do tych kwestii, które pojawiały się wcześniej, to muszę powiedzieć, że to wszystko, co się dzieje w tym obszarze i rynku finansowego, kapitałowego, energetycznego i tak dalej, to wskazuje na nie tyle może złą wolę, ile kompletną jakby indolencję, jeżeli chodzi o sprawność zarządzania tymi sprawami. Nie posunąłbym się aż tak daleko, żeby powiedzieć, że jest to działanie świadome. I na przykład rozwalenie polskiej giełdy to było działanie świadome. Wydaje mi się, że to wynika po prostu z kompletnie jakby nieumiejętnego funkcjonowania w tych no, najważniejszych sprawach dla polskiej gospodarki. Być może nieświadoma, ale była minister skarbu, panie Marku, pan pamięta pewnie jeszcze za czasów rządu Buzka, Kamela Sowińska, tak. Pani Kamela Sowińska była uprzejma odezwać się na Twitterze i napisała, że warto by to w przyszłości zgłębić, kto na tym zarobił. Tak. Dlatego, że być może ktoś na tym zarobił i to olbrzymie pieniądze. No tak, sprawa jest absolutnie do zbadania jakby w trybie karnym, powiedziałbym. Tak, i w każdym innym demokratycznym rządzie taki minister, który coś takiego zrobił, na drugi dzień byłby już przesłuchiwany przez prokuratorów. No tak, to w Stanach Zjednoczonych. No w Stanach Zjednoczonych już by pewnie siedział. Pan Waldemar do pana premiera Millera. Tyle razy pan tłumaczył sytuację związaną z gazociągiem norweskim, ale dlaczego ludzie ciągle wracają do tematu, zmieniając historię? Czy to nienawiść, czy populizm? Pewnie wszystkiego po trochu. No, cała ta sprawa z tym norweskim rurociągiem to jest po prostu jedna wielka manipulacja i takie celowe zamieszanie, zaczynając już od samej nazwy, dlatego że uparcie ludzie z rządu i sprzyjający im publicyści, a nawet niektórzy no, neutralni dziennikarze uparcie podkreślają, że chodziło o Baltic Pipe, gdy tymczasem nie chodziło o żaden Baltic Pipe, bo nikt wtedy nie mówił o Baltic Pipe, tylko chodziło po prostu o kontrakt norweski, który był podpisany i nie przez rząd, czyli nie przez Jerzego Buzka, z naszej strony, tylko przez ówczesnego szefa PGNiG i konsorcjum firm norweskich na czele ze Statoil. I mniej więcej po
dwóch czy trzech latach, w każdym razie jakoś tak w 2003 roku. Tak, dwa lata po podpisaniu kontraktu. Tak, to już pan Marek gościł naszych przyjaciół z Norwegii, którzy przyjechali do Polski i poinformowali, że niestety nie mogą się wywiązać z obowiązku dostarczenia odbiorców na te 3 miliardy metrów sześciennych, do których się zobowiązali. No i wnoszą o to, żeby odstąpić od tego kontraktu i ewentualnie poczekać na lepsze czasy. Więc jeżeli Państwo słyszą, że oto mój rząd zerwał Baltic Pipe w 2001 roku, to nic nie jest prawdą. Zaczynając od tego, że to nie był Baltic Pipe. To mi, proszę Państwa, przypomina taką anegdotę, którą z lubością powtarzał Gustaw Holubek, że o ile dobrze pamiętam, w Teatrze Kwadrat nasza wspaniała aktorka Kalina Jędrusik paliła papierosa i podszedł strażak i mówi: proszę pani, tu nie wolno palić. Na to Kalina Jędrusik obrzuciła go swoim powłóczystym spojrzeniem i powiedziała, tutaj przepraszam, muszę zacytować, odpierdol się strażaku. I strażak się strasznie przejął i pobiegł do siebie i po jakimś czasie wrócił i powiedział palącej papieros: a pani jest, i tu było słowo na K. Ale to już nie była Kalina Jędrusik, tylko inna aktorka, która paliła tego papierosa. Więc ta aktorka pobiegła do dyrektora teatru Kwadra, zdaje się pana Dziemońskiego, i powiedziała: panie dyrektorze, a tutaj ten strażak powiedział na mnie, że ja jestem K. No to Dziemoński się strasznie zdenerwował, poszedł do tego strażaka i powiedział: a pan jest H. Ale to już był inny strażak, bo tamten już poszedł gdzie indziej. I ta historia pięknie pasuje do tego, co rządzący dzisiaj wyprawiają, myląc wszystko, a zwłaszcza myląc kontrakt norweski z rurociągiem tym pipeline. Znaczy ja bym, jeżeli pan premier pozwoli, to jeszcze jakby w duchu trochę tej anegdoty dopowiedział, że w 2007 roku mieliśmy bardzo podobną sytuację, jeżeli chodzi o gazociąg znów norweski, mówmy w ten sposób, prawda, bo powstała spółka, która miała zająć się realizacją takiego projektu budowania gazociągu Skamlet. To miał być budowany taki gazowy pierścień, skandynawski pierścień gazowy. Polska przystąpiła do tego, to były rządy wtedy pierwszego PiS-u i wtedy znów powstała nadzieja na wybudowanie gazociągu, który będzie łączył pola wydobywcze na Morzu Północnym z Polską. No ale po kilku miesiącach Statoil ponownie, tak jak i w 2003 roku, wycofał się z tego całego projektu. I o tym mało kto mówi w ogóle, ale wtedy też nie doszło do wybudowania tego gazociągu. Norwedzy bardzo, bardzo jakby ostrożnie do tych projektów podchodzili. Niektórzy, pewnie złośliwcy, ale niektórzy mówią, że Norwedzy bardzo uważnie przyglądali się temu, co robią Rosjanie, bo tak naprawdę na rynku gazu, europejskim rynku gazu, no, cały czas rządziło dwóch największych graczy, prawda? To byli Rosjanie i Norwedzy. I oni raczej starali się nie wchodzić sobie za bardzo w drogę. Więc czy tam było coś, że tak powiem, takiego, że tym projektem Norwedzy nie chcieli, że tak powiem, tam Rosjanom robić na złość w jakimś sensie, a my mieliśmy jakby z tego tytułu kłopot? Ale być może, no, trudno całkowicie wykluczyć i taki wątek. Natomiast rzeczywiście kilka razy podchodzono jakby do tego projektu i raczej nie z naszej winy jako Polski do tego nie dochodziło. Dopiero teraz no, udało się ten projekt skompletować jakoś i dopiąć.
Pan Waldemar do pana prezesa Kosowskiego. Gaz oczywiście ważny, ale co z rozwojem paliw wodorowych? Bo chyba to zdaje się być realną przyszłością. No, w polityce energetycznej, która, bo to warto wtedy jakby o całej polityce energetycznej polskiej 2040, która półtora roku temu gdzieś mniej więcej, może znów tam się mylę o jakieś nieduże miesiące, została przyjęta. Jest tam cały rozdział dotyczący wodoru i wykorzystywania wodoru głównie w napędach samochodów, autobusów, ciężarówek i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Natomiast tak sądzę, że my w kraju i również w tej polityce energetycznej 2040, która mimo tej sytuacji kryzysowej nie została jak na razie w ogóle znowelizowana i zmieniona, a już powinny nad tym prace być sfinalizowane, ale nikt zdaje się w ogóle się tym nie zajmuje, bo jak pan premier powiedział, no trudno w ogóle jest ustalić, kto tak naprawdę tą energetyką w Polsce się zajmuje, prawda? Bo jak na przykład pojawił się wątek węgla, nie wodoru, a węgla, prostszy, to raptem się okazało, że właściwie nie ma odpowiedzialnych, no bo trudno tam Dworczyka o to winić, natomiast w takiej sprawie, która w ogóle nie powinna mieć miejsca, bo kryzysu węglowego w Polsce nie miało prawa być. W ogóle nie miało prawa być. Złóż na 200 lat. 200 lat, ale nie tylko. Nawet gdybyśmy nie chcieli tego węgla wydobywać w Polsce, to można go bez większego problemu, tylko odpowiednio wcześniej pokontraktować i sprowadzić po prostu do Polski. Także nie było kłopotu. Ale wracając jeszcze do tego wodoru. To jest dobry kierunek, który powinien być w ramach całej polityki dotyczącej odnawialnych źródeł energii, bo przede wszystkim w oparciu o odnawialne źródła energii ta produkcja wodoru może być rozwijana. No ale żeby to osiągnąć i mieć nadwyżki energii elektrycznej, bo do produkcji wodoru jest potrzebna ogromna ilość energii elektrycznej, no i powiedzmy sobie szczerze, niedrogiej energii elektrycznej, ona powinna być tania, to potrzebna jest do tego no, radykalna modernizacja sieci energetycznych w Polsce, zwłaszcza sieci energetycznych niskich i średnich napięć, czyli tak zwanych sieci dystrybucyjnych. Tego za to nikt się nie bierze praktycznie rzecz biorąc, czyli na dobrą sprawę, jak nie zrobimy modernizacji sieci energetycznych, średnich, niskich napięć, nie będziemy mieli możliwości zainstalowania odpowiedniej ilości odnawialnych źródeł energii w ramach fotowoltaiki, w ramach innych źródeł pozyskania energii, to nie będziemy mieli wodoru. Także to musi być jakby holistycznie widziane i nie da się tego tak osobno. Nawiasem mówiąc, to niedawno występując przed Parlamentem Europejskim, szefowa Komisji Europejskiej, pani von der Leyen, powiedziała, że wodór będzie miał najważniejszy priorytet w polityce energetycznej całej Unii Europejskiej, że będą specjalne instrumenty finansowe i inne, które będą wspierały producentów wodoru i przyszłość należy do wodoru. Jednocześnie powiedziała, bo tak a propos naszej dyskusji o gazie, że polityka Unii Europejskiej będzie zmierzała w kierunku zdjęcia dominacji gazu z polityki energetycznej. Pani Katarzyna do pana premiera Millera. Bardzo dużo o zielonej energii i nowej energetyce jest w polskim planie odbudowy, ale my nie mamy tych pieniędzy. Czy po wygranych wyborach te pieniądze są do pozyskania, czy już przepadły? No, jeśli zakładamy, że wybory wygra, przy czym ja chciałbym tutaj dokonać pewnego zróżnicowania, bo wygrać wybory to jedno, a przejąć władzę to drugie. I ja się obawiam, że w przyszłym roku może stać się tak, że opozycja wygra wybory, ale PiS nie będzie chciał oddać władzy, a ma instrumenty, żeby to przeprowadzić.
No ale nie wybiegajmy zbyt daleko w przyszłość. Otóż jeśli wygra i przejmie władzę koalicja proeuropejska, to stosunkowo to będzie łatwe. Wystarczy, że wymiar sprawiedliwości, a głównie jeżeli chodzi o sądownictwo, przejmą wszystkie wartości europejskie i że Polska się przystosuje do oczekiwań Unii Europejskiej w tym względzie. Bo dzisiaj te pieniądze są, ale są po prostu zablokowane, bo polski rząd ich nie chce, dlatego że interesy Zbigniewa Ziobry i jego pomagierów są ważniejsze dla rządu niż te pieniądze, które leżą i czekają. Więc jeżeli pan Ziobro zniknie z polityki polskiej i jeżeli nowy rząd dostosuje wymogi Unii Europejskiej do naszej polskiej rzeczywistości, to będzie proces stosunkowo łatwy, aczkolwiek pewne środki mogą już bezpowrotnie przepaść, bo nikt w Unii Europejskiej na nas nie czeka. Pan Waldemar do pana prezesa Kosowskiego. Elektrownie w Polsce są głównie opalane węglem, polskim węglem. Zatem skąd podwyżki cen, skoro pan Kaczyński twierdzi, że można kupić węgiel po niecałe 1000 zł? No to jest jeden z takich tematów, które podobnie jak węgiel, którego brakuje na rynku, a nie powinno go brakować, bo to naprawdę jest coś nieprawdopodobnego, co się stało, jeżeli chodzi o zaopatrzenie Polaków w węgiel. To podobnie również, jeżeli chodzi o ceny energii elektrycznej, bo dokładnie tak jak pan stwierdził, polska energetyka oparta jest ta, która nie jest poza jakby odnawialnymi źródłami energii, bo odnawialne źródła energii w Polsce to już jest gdzieś w granicach kilkunastu procent. To ta cała reszta oparta jest w ponad 90% o produkcję energii elektrycznej z węgla brunatnego. To są takie kopalnie, no jedna z największych kopalni, elektrownia, jaką jest elektrownia Bełchatów w Europie, gigantyczna elektrownia, ona pracuje w oparciu o węgiel brunatny, który ma tuż obok, prawda, ten węgiel brunatny taśmociągami podawany jest do elektrowni, więc nic się nie stało, nic się nie zmieniło praktycznie od zeszłego roku, od okresu sprzed 2-3 lat. Wszystko jest dokładnie tak samo, jak było. Płace oczywiście wzrosły, koszty też wzrosły, ale nie w takim stopniu, żeby energia elektryczna sprzedawana była odbiorcom kilkaset procent więcej. To jest w ogóle absolutna, przepraszam za określenie, paranoja. No, to jest coś nieprawdopodobnego. Oczywiście tutaj jest szereg wytłumaczeń, że idziemy po cenach krańcowych, że nie mogą sprzedawać tej energii elektrycznej taniej i tak dalej. To jest nieprawda. W tej chwili praktycznie cała Europa, wszystkie państwa próbują stosować pewne regulacje, które mają przede wszystkim zabezpieczyć interesy obywateli państw, w których te rządy funkcjonują. Nasze rządy nie radzą sobie z tym. Nie radzą sobie, nasz rząd nie radzi sobie w sprawach zaopatrzenia w węgiel, w sprawach cen energii elektrycznej. No i w rezultacie, w konsekwencji mamy inflację, która po prostu jest zabójcza, która zabija gospodarkę i zabija oszczędności i pieniądze Polaków, prawda? Proszę Państwa, niestety musimy się zbliżać do końca, więc proponujemy jeszcze po jednym pytaniu, zarówno dla naszego gościa, jak i dla mnie. Proszę bardzo. Pan Zbigniew do prezesa Kosowskiego. Co z podziemną gazyfikacją węgla, która wymagała tylko podpalenia złóż? Polska technologia jest. Co z pokładami węgla koksującego, którego wydobycie nie podlegało ograniczeniu, a który zalegał w kopalniach Krupiński, która została zamknięta?
Znaczy, jeżeli chodzi o zgazowanie podziemne, to jest technologia, która była rzeczywiście opanowana, była instalacja, nawet były próby robione w kopalni Barbara tego zgazowania, natomiast no, nie jest to metoda na tyle opanowana w tej chwili, nigdzie na świecie praktycznie, bo jest kilka miejsc na świecie, gdzie te próby są podejmowane, natomiast nigdzie nie udało się zrobić tego zgazowania w takim stopniu, żeby to było i tanie, i dawało możliwości pozyskiwania paliwa, które byłoby no istotne jakby dla polityki, gospodarki paliwowej danego państwa. Także ja tutaj jestem w oparciu nie tylko o jakieś tam, nie wiem, teoretyczne rozważania, ale również praktyczne, bo między innymi miałem okazję oglądać tą całą instalację do zgazowania węgla, która była jeszcze za czasów PRL-owskich instalowana. Bo wtedy myśmy w węgiel w latach 70. zwłaszcza ładowali gigantyczne pieniądze i wtedy też, wtedy już rozważano, czy nie pójść w tym kierunku, ale no nie, niestety nikt nie osiągnął tutaj sukcesu. I druga sprawa to jest węgiel koksujący. No węgiel koksujący oczywiście to jest węgiel, który jest bardzo dobrym produktem i poszukiwanym na świecie. Natomiast w naszym przypadku to jest kwestia coraz jakby trudniejszego zalegania tego węgla. Pewnie w Krupińskim i w paru innych miejscach można byłoby tego węgla wydobywać więcej. Tak mi się wydaje, ale na przeszkodzie no też stoi w pewnym sensie jakby polityka państwa, ale w dużym stopniu też ekonomika, też koszty. Niemniej jednak z całą pewnością większej ilości tego węgla byłyby możliwe do wydobycia. Pani Dana do pana premiera Millera. Przyglądam się temu, jak działa PiS. Oni muszą odejść i ponieść konsekwencje swojej buty, chamstwa i przepraszać, odkręcać, znów przepraszać. Ktoś ich wspiera. To było oczywiste, że na ich kłamstwa pan zareaguje. Czy pan to pojmuje, co oni robią? I poprosimy po tym pytaniu o kilka słów podsumowania polityki energetycznej. Jak było, jak jest, a jak powinno być obu panów? Proszę państwa, PiS nie wziął się znikąd i władza PiS-u nie została Polsce narzucona. PiS wygrał demokratyczne wybory i już dwa razy zresztą. I być może zbliża się do wygrania trzeci raz. Widocznie dla sporej części Polaków ten styl rządzenia jest do akceptacji. I ci Polacy nie biorą pod uwagę tego, co nas na przykład razi. Rozkradania Polski, marnotrawienia publicznych pieniędzy, blokowania środków, o których mówiliśmy, które mogą napłynąć do Polski, ale nie napłyną z uwagi na łamanie prawa europejskiego i polskiej konstytucji. Doprowadzenia do sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny jest swego rodzaju pogotowiem ratunkowym na korzyść, na usługach władzy, prób zglajszachtowania systemu sądowniczego, ciągłego kłamstwa i ciągłych intryg i nieposzanowania opinii publicznej i w ogóle nas Polaków. Można powiedzieć, zdemoralizowana władza zdemoralizowała sporą część społeczeństwa i część naszej populacji godzi się być mięsem, tylko że nie armatnim, ale mięsem wyborczym. I w sytuacji, w której trzeba oddać głos, pokornie maszeruje i głosuje. Jeżeli chcemy, żeby z tym skończyć, żeby było inaczej, no to nie ma innej możliwości, jak tylko posłużyć się kartką wyborczą. W przyszłym roku jesienią te wybory odbędą się. Chyba, proszę państwa, chyba, że wykorzystując sytuację na Ukrainie, PiS ogłosi jakiś stan nadzwyczajny czy stan wojenny i wybory się nie odbędą.
jak widzicie Państwo, to nie jest znowu aż takie trudne. Przecież podjęto przed chwilą decyzję o przesunięciu wyborów samorządowych. No to przecież można też wykorzystać jakiś pretekst i powiedzieć, że w tej sytuacji, w sytuacji pełnego napięcia i tak dalej, wybory parlamentarne się nie mogą odbyć. Tu trzeba być przygotowanym na wszystko i nawet najdziksze sytuacje, które wydają się nieprawdopodobne, mogą po prostu stać się niestety faktem. Ale na razie, traktując, że wybory się odbędą, no, trzeba czynić wszystko, żeby jak najwięcej ludzi zechciało zagłosować w taki sposób, żeby oderwać PiS od władzy. Nie ma innego wyjścia. Ja osobiście uważam, że szkoda, iż nie dojdzie do jednej listy wyborczej, bo to już raczej chyba jest przesądzone, nie ma się co łudzić. Lewica już obwieściła, że nie ma zamiaru przyłączyć się do jednej listy wyborczej. Pan Hołownia też, pan Kosiniak-Kamysz również. No to został Tusk, który apelował o to bez przerwy, ale interesy liderów partyjnych okazują się ważniejsze niż interesy całego społeczeństwa. No, boleję nad tym. Ale cóż, może jeszcze coś takiego się stanie, że ci, którzy będą o tym decydować, pójdą po rozum do głowy. Więc po pierwsze dziękujemy Państwu za uwagę. Ja bardzo dziękuję panu Markowi, który poświęcił swój czas, aby przekazać swoje informacje. No i panie Marku, jako gość, ostatnie minuty dla pana. Dziękuję bardzo, że mogłem uczestniczyć w tym spotkaniu i rozmowie z Państwem. I chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o politykę energetyczną, to ja bym nie próbował rysować w tej chwili jakiegoś takiego szczegółowego planu, jak to ma być, aczkolwiek i sam, i grono moich przyjaciół, kolegów wiemy mniej więcej, jak rzeczywiście to powinno wyglądać. Natomiast co do jednej rzeczy jestem pewien, że Polska, szukając swojej szansy na zaistnienie wśród państw o przyzwoitym poziomie funkcjonowania, myślę tutaj o sprawach technologii, o sprawach produkcji, przemysłu, gdyby skierowała się w stronę produkcji związanej z sektorem elektroenergetycznym, szeroko rozumianym, i skoncentrowała się na rozbudowaniu odnawialnych źródeł energii, mogłaby uzyskać ogromny impuls dla rozwoju całego kraju. Z jednej strony załatwiając podaż energii z systemów, które są najbardziej bezpieczne, bo unikamy jakby właśnie tych długich linii przesyłowych i w gazie, i w energii elektrycznej, a po drugie posiadamy na tyle kompetencji inżynierskich, konstruktorskich, że bylibyśmy w stanie no, całe dziedziny przemysłu w oparciu o kapitał polski zrobić. I ten nowy rząd, ta nowa władza, która w Polsce powstanie, ona powinna się na to ukierunkować. Możemy to zrobić przy udziale również obywateli, bo jeżeli obywatele mieliby szansę na przykład zaangażować swoje własne pieniądze nawet, na dobrych warunkach, lepiej oprocentowanych niż przy obecnych bankach, przy obecnej stopie inflacji, to byliby w stanie wyłożyć ogromne miliardy na to, żeby ta energetyka w Polsce się rozwijała. I tym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie i proszę Państwa, tradycyjnie zapraszam za tydzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję.